Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja również witam. Wybrałyśmy się na pole zobaczyć, jak woda tutaj wygląda na chwilę obecną i przede wszystkim na truskawki, bo już czas się tymi truskawkami zająć. Ale zobaczcie tutaj, tu była woda, jedno lustro wody i teraz taka ciekawa sprawa, jak woda wciąga pole, jak wciąga słomę, zielsko, czy jakieś takie resztki pożniwne, które zostaną na polu. Tutaj z boku fajnie taki kontrast jest. Nie wiem, czy to kamera tutaj uchwyci. Widać, widać. No, ale tutaj jest takie to wszystko najeżone, są ślady po ciągniku, a tutaj, gdzie była woda, to wszystko jest wciągnięte. I także też często w komentarzach pojawiały się takie zdania, że ojej, bo woda wylała na te pola. Bardzo dobrze, że wylewa na łąki, bo jak wyleje, to mamy trawy dużo i mamy siano dla bydła. I co najważniejsze, jak zostały gdzieś jakieś takie niewykoszone miejsca, które były zostawione dla ptaków, czy chociażby takie kępy już na nieużytkach, jak przyjdzie woda i śnieg, mróz, bardzo ładnie to wciąga. Jeżeli wody, mrozu, śniegu nie będzie, to storczą takie chyczki niepowciągane, a woda zlikwiduje wszystko. No i później wybija się nowe podszycie, nowa trawa, nowa roślinność. Taka ciekawostka. A tutaj jest ogród z kolei, po kolei, po drodze. Nie wiem, jak to powiedzieć, pierwszy, ale ogólnie drugi, bo pierwszy ogród, który był założony, jest tam dalej. Tutaj jest ten drugi, na którym posadziliśmy z Edziem cebulę, cebulę zimową i czosnek, czosnek harnaś, a cebula szęsej, szęsej yellow bodajże. Tak ta nazwa się nazywa, stała woda. I bałam się, że już tutaj nic z tego nie będzie, ale optymizm mi powrócił. Zobaczcie, jak tam czosnek górką pięknie już wypuścił szczypior. Tutaj dołem niestety jest po czosnku. Nic z niego nie będzie, przepadł. Jest jeszcze na tyle mokro, że tutaj nie dam rady wejść w ten ogród. Ale jak tylko ta woda zejdzie i będzie można nogami tutaj się gdzieś tam, że się nie będzie człowiek zatapiał, to weźmiemy takie pazurki, haczki i będziemy tą ziemię zruszać po to, żeby ją napowietrzyć, napulchnić, żeby dostało się powietrza, żeby te czosnki, te korzonki dostały właśnie powietrza, bo teraz tutaj się zrobiła taka skorupa, no i będzie obawa, jak przyjdą dni takie słoneczne, że z kolei nam się teraz tutaj to zasklepi i wydusi, także taka praca nas będzie czekała, ale to jeszcze, bo tutaj jeszcze nie wejdzie, jest bardzo grząsko, bo ta woda jest tyle, co pod wierzchem. Tam, gdzie była woda, nie ma ziela, jeden plus, ale tutaj, gdzie nie było wody, popatrzcie, jak natura szybko sobie radzi. Jak już się zazieleniło, jak jest... O! Co tam? Aga, zobacz, patrz. Co tam? Sierść. Wilki. O ja. Wilki były. One teraz linieją, bo na zimę dostają takie podszczeć, to się chyba nazywa. A teraz o tej porze one linieją. Ale tu sierści jest. No, czyli przychodzą. Są, przecież nawet, o, ślady są. Ślady. Spójrzcie. Ślady. Będę musiała się któregoś razu zasadzić na ambonie. One są tutaj. Przecież nawet wiemy, gdzie jest nora. Renia poszła po rozum do głowy. Po mnie, ja idąc, miałam czapkę od samego początku, a stwierdziła, że jej wieje. Znaczy nie, bo było ciepło generalnie, ale czapkę sobie wzięłam. Zawsze noszę przy sobie czapkę. Mam też rękawiczki, szaliczek mam. Jak to moja babcia mówiła, lepiej nosić, jak się prosić. A że tutaj żeśmy wyszli na otwartą przestrzeń, to wieje. Czapka różowa, ale jest. Z braku laku dobry kit. Rabarbar, który posadziłam, dosyć ładnie już tutaj puszcza. Jeszcze jest mokro. Bardzo mokro. Truskawki ładnie tutaj żyją. I teraz to już jest ten czas, kiedy trzeba zacząć pierwsze prace.
przy truskawkach, jeżeli są one posadzone na zewnątrz, tak jak tutaj moje, te wszystkie stare liście zeschnięte trzeba pousuwać. To są truskawki Honey, ta odmiana, więc odmiana bardzo słodka i wczesna. Te liście pousuwać i dobrze by było już teraz, o tej porze, spryskać je czosnkiem. Z tego względu, że po zimie często truskawki mają różnego rodzaju patogeny, potrafią chorować, są tak jakby troszeczkę osłabione. Czosnek je wzmocni, pozbawi je ewentualnych patogenów i chorób. On działa bakteriobójczo, grzybobójczo, także taki oprysk z czosnku dobrze jest dać. Nawożenie jakie? Aby mieć plon, to trzeba wiedzieć, że kolejny plon buduje się roku zeszłego, także one na jesień powinny być zasilone po zbiorach. Jeżeli to są truskawki, tak jak tutaj, roku pierwszego posadzone, bo myśmy sadzili je w tamtym roku na wiosnę, to krzaczki zostają tak jak były i my osobiście obłożyliśmy tutaj z Edziem obornikiem kompostowanym. Przyszły śniegi, przyszły mrozy, przyszła woda i praktycznie wcale tutaj nie widać, ale jak się przyjrzycie, zobaczcie, tutaj są resztki właśnie tego obornika kompostowanego, który był tutaj dany. On spowodował, że truskawki są już silne. Tutaj wypuszczają ze środka bardzo ładne, grube środeczki i to właśnie sprawi, że mam nadzieję, że będą bardzo ładne truskawki, bardzo ładne owoce. Także one były tutaj obłożone jesienią obornikiem kompostowanym i teraz, jak już będę mogła tutaj spokojnie wejść, to będę chciała pozyskać flance. Tutaj jest granderosa z boku, dwa rzędy mam granderosy i zostawiliśmy flance, bo chcę sobie dosadzić jeszcze tam dalej rządki. No i jeżeli już będzie tutaj troszkę suszej, to będę te flance rozsadzać. I jak rozsadzać flance? No tutaj ciężko mi będzie pokazać, ale o, jest, udało mi się. Patrzcie, jaki piękny system korzeniowy. Taką pozyskaną flancę dobrze jest obtoczyć korzonki w mączce bazaltowej. Ona na start zapewni tym korzonkom wszystkie składniki pokarmowe, jakie są roślinie potrzebne i wsadzić. Ona ma system korzeniowy mocno rozwinięty. Jeżeli będziemy wsadzać z całym systemem, wykopać dołek, nie mogą być podwinięte w ten sposób, bo truskawka będzie chorowała. Muszą być prosto. Truskawka dobrze doduszona. Jak głęboko sadzić? Tak, aby tutaj było to wszystko zakryte, tylko żeby serduszka wystawały. Nie może być czegoś takiego, że posadzimy ją w ten sposób, na taką głębokość i to zostanie. Z tego względu, że ona będzie budowała swój krzak ponad powierzchnią i będzie taka chwiejna, będzie taka niestabilna, narażona na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Wsadzona głębiej, będzie bardzo ładnie się rozrastała i ukorzeniała. No i czym teraz można je zasilić? Teraz jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, bo mamy dopiero marzec, w wielu regionach jeszcze spadł śnieg przedwczoraj, także teraz jeszcze niczym. Później, jak już wegetacja zacznie dobrze ruszać, humusem. Też będę tutaj stosowała humus i na pewno jeszcze podsypię sobie obornikiem kompostowym, takim, który już leży u mnie 2-3 lata i ten obornik, on już jest próchniczny, on już jest praktycznie, to jest taka ziemia o jak tutaj. To jest resztka właśnie obornika kompostowego. Niczym nie różni się praktycznie od ziemi. Różni się lepkością i zapachem. Pięknie pachnie. I takim jeszcze tutaj troszeczkę obłożę i to będzie tyle. Oprysk z czosnku co 2 tygodnie. Czosnek też bardzo... Oprysk z czosnku. 3 ząbki zmiażdżyć, zalać litrem ciepłej wody, zostawić na noc i na drugi dzień bez rozcieńczania takie truskawki opryskać. Zapobiega bardzo dobrze szarej pleśni, takim różnym chorobom, bo wiadomo, że truskawki mogą mieć różnego rodzaju choroby, zawierać patogeny. A tutaj naprawdę to się sprawdza, to działa. Ja sprawdziłam u siebie na swoich truskawkach niejednokrotnie.
jest bardzo mokro tutaj. Także no, przynajmniej tydzień jeszcze na te swoje truskaweczki nie wejdę i nie będę tutaj przy nich nic robić. Ale jak tylko będę mogła coś tutaj już dziabać, to będę się zabierać i dosadzać tam dalej te truskawki. Maliny tuż obok przepięknie popuszczały i też, jeżeli już Wam wychodzą maliny, to oprysk szczosnku. Już teraz pierwszy oprysk, aby on te malinki uodpornił na ewentualne patogeny, na ewentualne choroby. I tak samo jest dosyć później dużo takich pytań w komentarzach, że maliny pleśnieją, maliny łapią szarą pleśń, liście się wybarwiają, chorują ogólnie maliny. Właśnie, kochani, czosnek. Czosnek teraz, oprysk czosnku sprawi, że one już będą silniejsze. Kolejny oprysk dopiero jak ruszy wegetacja. Za 2-3 tygodnie, no zależy to wszystko od regionu. No jeżeli jest region gdzieś na południu kraju, czy na Podlasiu, że jeszcze ta wegetacja nie ruszyła tak jak u mnie tutaj na zachodzie, to czekacie, kochani. Ja jestem mądrzejsza, bo u mnie temperatury są wyższe, no ale mam wodę. Mam wodę! O, jasnota purpurowa już kwitnie, zobaczcie. Pokaż. Mhm. Zioło pozyskiwane w zielarstwie. Bardzo pomocna roślinka w stanach takich depresyjnych, w stanach napięcia nerwowego. Taką koronę się obrywa, suszy, to podlega, bo język mi się zaplątał, to, suszy się i potem się zaparza jak herbatę i pić szklankę raz dziennie bardzo ładnie wycisza. No i ma wiele, wiele innych właściwości cennych dla naszego organizmu. Pan Google powie wszystko. No tak, a spójrzcie tutaj, stałam tutaj nagrywając Renię i mnie wsysło. Wsysło cię. Moje buciki wyglądają tak, ale damy radę, a Reni? Mnie jeszcze nie wsysło, ale jakbym poszła tam, to też mnie wsyśnie. A to dlatego dałaś mi, żebym cię nagrała i mnie wsysało. Nie, jest bardzo mokro. Nie, tam dalej nie idę, bo nie. Podejrzewam, że trzeba by było koło ratunkowe. Edziu, przyjedź, wyciąg Renię. Tam przed chwilką były truskawki na polu, a tutaj są truskawki w doniczkach. W tamtym roku kupiłam sobie dwie doniczki, takie piękne krzaki i one owocowały mi już w maju. Postawiłam je później po przeowocowaniu na zewnątrz, wypuściły sadzonki i rozsadziłam sobie na doniczki, żeby tutaj mieć je prędzej. No i teraz pytanie odnośnie ścinania truskawek, bo jest dosyć dużo zapytań, czy truskawki na jesień ścinać po plonowaniu, czy nie. W pierwszym roku po posadzeniu truskawek się nie ścina z tego względu, że one muszą nabrać tężyzny, pójść w rozrost krzaka, ale w drugim roku już ścinanie truskawek jest wskazane. To nie jest konieczność, jakiś taki wymóg, że jest to koniecznością, ale ścinanie truskawek, tutaj moi rodzice też mieli kiedyś tam plantację truskawek i tu przy domu żeśmy mieli dosyć dużo. Ścinanie daje to, że one się bardziej rozrastają, nie marnują swojej energii później na produkcję, podtrzymywanie funkcji życiowych jeszcze w tym liściu, tylko już skupiają się na magazynowaniu siły w korzeniu i na rozrost sadzonki w przyszłym roku. A co najważniejsze, ścinając taką truskawkę po przeowocowaniu, usuwamy liście i pozbawiamy truskawkę ewentualnych patogenów z poprzedniego roku, które liście jak zostaną na tej truskawce, przez zimę to wszystko na nich jest. One pleśnieją, one takie są później, no te krzaki
wiecie, jak truskawka przez zimę obumiera, no to taka brązowa kupa i ze środka wystają tylko zielone listki. To zachowuje się pleśń, zachowują się patogeny, a tak jak się zetnie, usunie, to pozbawiamy tego i ona pięknie później odbija. Także to jest wskazane i ja tutaj też stosuję, w tamtym roku, tamtym miałam pierwszy rok posadzone te też, czyli ścinania jako takiego nie było, ale w tym roku, jeżeli wszystko będzie dobrze, truskawki mi nie wypadną, to będę je właśnie ścinać. Też istotne jest jeszcze agrowłókninowanie truskawek i tutaj powiem Wam, że można przyspieszyć plon o miesiąc. Na polu też będę nakrywała agrowłókniną, jak tylko je obrobię. Za tydzień, dwa, zależy kiedy na pole wejdę, zakupię sobie agrowłókninę zimową i nakryję. W tamtym roku honej odmianę nakryłam i już w maju miałam owoce. Tak samo jak macie w doniczkach, w szklarni podwiesić je, te też tutaj ziemia mi już widzę bardzo ładnie przeschła. W poniedziałek się za nie wezmę, już tutaj sobie je podleję humusem. Poustawiam je tutaj na stołach, bądź tutaj na dole, zakryję agrowłókniną i będę czekała na pierwsze pączuszki, pierwsze kwiatki. Także jeżeli macie mało truskawek, małe areały, fajnie jest nakryć agrowłókniną, bo to przyspieszy właśnie plon. No i też zapobiegnie już później, jak kwiatuszki się pojawiają. Często jak przyjdą przymrozki majowe, to są czarne punkciki i one przemarzają. Nakryć agrowłókniną i truskaweczka nie zmarznie i można się cieszyć pięknym plonem. To by było tyle na temat truskawek. Zaliczyłyśmy, to jest złe słowo. Przeszłyśmy z Agnieszką kawał drogi, kupę kilometrów. No, ja mam krokomierz, mogę Ci powiedzieć. Ile zrobiłyśmy dzisiaj? To mów, dawaj. Już Ci mówię. Ile żeśmy zrobiły? Ja obstawiam, że z 12. 11 tysięcy kroków, moja droga. No to czyli... 11, nie, prawie 12 tysięcy kroków. To fajnie. No to taką, pięknie. Taką powiem średnią ci, trasę że... wybrałyśmy się, no. Taki lekki spacerek. Tu przystanęłyśmy, tam przystanęłyśmy. Prawie 8 kilometrów zrobiłyśmy. No dla mnie to jest, wiesz, ja już mnie ręka i noga boli, ja ale bym poszła radę. Jeszcze, ale Agnieszka no. Tutaj naprawdę podziw, że dała radę tyle, także pomału, pomału. Nie, dla mnie to, u Ciebie to jak lekarstwo. Po świętach będziesz robiła ze mną lekko 20. O. Zabiorę Cię na trasę tą, no. Tam na Odrę? Tam? Nie, nie, na tą drugą. Uciekła mi teraz miejscowość, nie pożyczę Wielopole. A. Już tej miejscowości nie ma, ale zabiorę Cię na tamtą trasę. O, tamto. Mm. Tamto będzie. Dobra. No cóż. Na dzisiaj to będzie tyle. Jesteśmy szczęśliwe, zadowolone. Edziu dotlenione. Już, tak. Edziu już nam szykuje tam coś dobrego. Tak. Także żegnamy się z Wami, życzymy Wam dużo radości, dużo wychodzenia na łono natury, bo teraz jest najpiękniejszy czas, jest powietrze, mimo że może mroźne, jest jeszcze zimno, ale jest bardzo takie... rześkie. Rześkie dla naszego organizmu, ale będzie się spało dzisiaj. Do następnego. Do następnego.